Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym Live Fotoformy. Moim gościem dzisiaj Krzysztof Pruszkowski, wybitny fotografik, twórca fantastycznych zdjęć, które znamy pod tytułem Fotosynteza. Krzysztof Pruszkowski urodził się w Kazimierzu nad Wisłą, mieszka w Warszawie i w Paryżu. Mam nadzieję, że w trakcie tej rozmowy dowiem się, gdzie jest bliżej sercu pana Kazimierza, czy Polska, czy Francja. Witam. Dzień dobry. Ja się tak już rozgadałem, a pan jest tutaj ważniejszy. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie na tę rozmowę. Nie spodziewałem się, że uda mi się, bo cały czas kojarzyłem, że jest pan we Francji, gdzieś daleko, nieuchwytny, a jednak los sprawił, że siedzimy w siedzibie SPAF-u, w małej galerii, dzisiaj nazywanej Galerią Obok. Mała galeria SPAF, w której pan wiele lat temu też można powiedzieć, że zaczynał swoją artystyczną przygodę. No, z przyjemnością tu jestem, bo pierwsza wystawa Barierki, to znaczy moje takie wyjście na tory artystyczne, szersze, była w Paryżu, w Saint-Georges-Pompidou i równocześnie w Szczecinie, gdzie mój przyjaciel i asystent Sławek Piszczatowski zawiózł wystawę po to, żeby zrobić ją w dwóch miejscach jednocześnie, a potem zaraz była tutaj właśnie w małej galerii i następnie we współpracy z moim ojcem najpierw była zrobiona tutaj ta wystawa Barierki ze świętej pamięci Andrzejem Jurczakiem, a potem następne wystawy, które też tu miały miejsce. Większość moich prac były pokazane tutaj z Markiem Grygielem. Także jest to dość wzruszające tutaj dzisiaj mówić, bo minęły 44 lata, jak była wystawiona ta barierka tutaj, imię jego 44. Także tutaj jest kawał historii. Cały pomysł polegał na tym, że mój ojciec, który zajmował się przed emeryturą organizowaniem wystaw w pracowniach PSP, zaproponowałem mu, tak jak ojciec Fibaka zajmował się jego tenisem, żeby ojciec się zajął na reprezentowanie mnie za żelazną kurtyną albo przed żelazną kurtyną, zależnie po której stronie tej kurtyny się znajdujemy. Także ojciec był bardzo zadowolony, bo nie wpadł w tą stagnację emerytalną. I bardzo, bardzo pomógł mi w tej karierze, dzięki której mogłem przedstawić i mogły być moje prace znane w Polsce. I to właśnie się działo tutaj w małej galerii. Ona miała chyba spore znaczenie w tamtym czasie. No mam nadzieję, że nadal ma, bo wystawy, które tutaj są pokazywane, jakby nawiązują do tej tradycji tych najlepszych czasów właśnie małej galerii. Ja obserwuję artystów, którzy wtedy prezentowali tutaj swoje prace i mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś olimp, niedościgniony wzór. Dzisiaj już tak odważnie nie tworzy się. Myślę, że to jest chyba najlepsza. W jednym zdaniu myślę, że to określa, jak kiedyś tworzono, a bez ograniczeń. Myślę, że dzisiaj bardziej się myśli komercyjnie. Pan właśnie był też na tym zachodzie za żelazną kurtyną, gdzie jednak ten kapitalizm był czuć, był ważny. Pan sprzedawał zdjęcia tu w Polsce. Jednak tej fotografii nie sprzedawało się i każdy, kto w tamtym czasie tworzył, myślał bardziej o tym, co zrobi, niż ile na tym zarobi. Nie sprzedawałem zdjęć, bo robiłem zdjęcia, które były tak zwaną pracą
personalną, osobistą, o charakterze artystycznym i były niesprzedażne. Nie istniał jakiś taki rynek specjalnie, zwłaszcza na te rzeczy, które robiłem. Te rzeczy, które robiłem we Francji dla Francuzów, one się wydawały, że są bardzo polskie dla, z ich punktu dla Polaków, widzenia, tak? Dla Polaków się wydawało, że są bardzo francuskie, a ja się starałem robić tak, żeby to było po prostu zabawne i jednak w tamtych czasach tej komunistycznej beznadziei Teatr Absurdu, czy to Mrożek, czy Ionesco, czy Beckett, czy potem Gombrowicz, którego w Polsce nie, tekstów w ogóle nie znałem, pozwalał na podejście takie trochę lekkie, satyryczne do rzeczywistości. A ponieważ polska nowa fala miała duże znaczenie i w Polsce, i na Zachodzie. Także a Skolimowski wielkim reżyserem filmowym jest, no to jak on zrobił film Bariera, no to ja zrobiłem książkę, która się nazywała Barierka, a miały na to wpływ też historia grafiki liter, że były te słowa agresywne jak R i K, które są związane z konstruktywizmem, z rewolucją, z charakter tych liter jednak nie pozostawia człowieka obojętnym. Ponieważ ludzie mówili często o Amerykanie, o visual language, o języku wizualnym, ja postanowiłem zrobić książkę wizualną, gdzie nie będzie w ogóle tekstu, to znaczy nawet strony nie są numerowane, ale już pewne takie kanony, zasady mojej pracy wprowadziłem stwierdzeniem, że zrobię tą książkę w sposób najprostszy, że będzie to narodziny, życie i śmierć Barierki. Natomiast te zapisy reklamowe, które są w środku, to są teksty z reklam. Pruszkowski mówi, że fotografia tekstu jest też fotografią i fotografia fotografii fotografią też jest. Także tutaj nie ma ani numerów, ani ten. Te słowa, one ożywiają jakoby tą książkę, która ma formę elementarza. To Daniel Cohn-Bendit, jak widział te zdjęcia, pojechałem do niego do księgarni Karola Marksa we Frankfurcie, zobaczył te zdjęcia i powiedział: słuchaj, z tych zdjęć powinno się zrobić książkę o antyopresji, elementarz dla dzieci. I dlatego przyjąłem formę elementarza Falskiego, która jest takim produktem edukacji języka wizualnego, ale nie tej doktryny literackiej wbijania dzieciom do głowy tego tekstu epickiego, w którym jest wprowadzenie, rozwinięcie i na końcu morał. Natomiast pokazuje się obrazy, dzięki którym ten czytelnik poświęca albo więcej, albo mniej czasu i widzi albo mniej, albo więcej szczegółów i ocenia sam i sam wyciąga z tego wniosku. Natomiast te napisy są tylko taką przerywnikiem, informacją, troszeczkę jak w niemym kinie. Trochę się rozgadałem, ale jak mówi
Brocki, artysta, który zaczyna mówić i jest krytyczny wobec swojej pracy, staje się artystą klasycznym. Także już na tej barierce troszeczkę zęby zjadłem. Panie Krzysztofie, barierka jest takim manifestem. Ona, te zdjęcia... Wyjechał pan do Paryża, może zacznę z innej strony. Kończy pan studia, wyjeżdża pan do Paryża. Ja widzę pańskie poglądy, jakby polityczne, manifestacje, sprzeciw. Czuję taki sprzeciw właśnie na tych zdjęciach, który wychodzi z pana. Czy czuł się pan rewolucjonistą? Chciał pan pokazać błędy tego świata? Chciał pan coś zmienić, udowodnić? Czy tylko po prostu traktował pan to jako zapis dokumentalny? Nie, nie, ja nie wyjechałem do Paryża, ja wypłynąłem do Paryża. Ja popłynąłem tam statkiem polskim, drobnicowcem marki Kruszwica. Było nas tam dwoje pasażerów, była Maria Osterwa, córka Juliusza Osterwy i ja. I płynęliśmy i widzieliśmy Europę, Niemcy Wschodnie, Rostock. Potem zburzoną Dunkierkę przypłynęliśmy po tygodniu do Rouen i stamtąd pociągiem do Paryża. Ta rzecz, ja nie byłem specjalnie rewolucjonistą. W Polsce było troszeczkę duszno. Natomiast wyjechałem na kongres międzynarodowy architektów i pracując nad architekturą, zdałem sobie sprawę, że jeżeli będę pracował jako wyrobnik w architekturze, to nie będę mógł się więcej zastanowić, co można zrobić w architekturze. Natomiast wiedziałem, że liczba 2 miliardów ludzi szybko się podwoi do 4, a potem do 8 i że z pokolenia na pokolenie dzieci mieszkają gorzej niż rodzice. Wobec tego zająłem się fotografią mody, ponieważ mając wykształcenie mniej więcej plastyczne, doszedłem do wniosku, że zarobię szybciej pieniądze pracując w modzie i że uwolnię sobie troszeczkę czasu do tak zwanego rozwoju osobowości własnej. Z barierką jest dość ciekawa rzecz, że zdałem sobie sprawę, że trzeba mieć osobny aparat, jeżeli chce się zrobić pracę osobistą. Trudno jest bardzo robić i reklamę, i prasę, i zdjęcia mody, i urody, i rzeczy artystyczne. Tutaj zabieg polegał na tym, żeby obok mojej pracy zawodowej, którą zarabiałem pieniądze, miałem zawsze aparat taki, w którym dodatkowy, którym jak zauważyłem coś zabawnego, anegdotycznego odnośnie tych barierek, z których da się zmontować jakąś historię, to tym aparatem będę robił te rzeczy. Właściwie tą książkę zrobiłem, jak wyszła książka Eliota Erwita o psach, bo pomyślałem sobie i potem wyszła jeszcze druga, Gilekere, ktoś gdzieś. U Lekereka były kombinacje 2-3 zdjęć, gdzie anegdotycznie one się wiązały w pewien krótki ciąg. Natomiast Eliot Erwitt to jest kompilacja psów. W zasadzie w mojej głowie złośliwie pomyślałem sobie, że w zasadzie jeżeli można robić książkę tylko z psów, no to można zrobić książkę też tylko z gówien psich. Ale to znaczy, że można fotografować wszystko jedno co, zależy jak się to fotografuje. No tych gówien psich jeszcze nie doszedłem, już jestem dość blisko w katastrofach, ale barierka była właśnie tym rozwiązaniem tego problemu, zrobienia czegoś, które ma w sobie jakąś konsekwencję
która ma początek, rozwinięcie, koniec, daje obraz bez bycia tego, co nazywałem makarenką, poematem pedagogicznym, socjalistyczną książką edukacji dzieci. Czy dzisiaj mamy ministra z Sieradza, który się przenosi do Lublina, a teraz będzie rządził państwem, że on wie, jak ma wyglądać ten nowy człowiek i co należy mu wbić do głowy. To Nadjeżda Krupska wymyśliła w ogóle ten koncept edukacji socjalistycznej, gdzie można zbudować tego człowieka jednowymiarowego i te myśli z 68 roku, książki Marcuse o człowieku jednowymiarowym, o uniformie, o standardyzacji, o unifikacji, to wszystko, które było w architekturze, ja wdrożyłem w tej książce, gdzie ustaliłem sobie pewne reguły do zbudowania tej książki, że tak jak fabryka robi typowe bariery i one zalewają cały świat, ja mogę zrobić zdjęcia, które będą miały zawsze kadr filmowy z czarną ramką, niekadrowane pod powiększalnikiem i że w zasadzie jak dostanie negatyw, to każdy fotograf na świecie będzie mógł odbić standardową odbitkę według mojego tego modelu, jak powinno to być i ona będzie odpowiadała temu modelowi, tej normie. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że będą potem w komputerze rzeczy, że naprawdę w dwóch miejscach na świecie można mieć dokładnie ten sam obraz. Ale tam ustaliłem takie właśnie reguły trochę przemysłowe robienia tego zdjęcia z wciskaniem w tą maszynę produkcyjną tych fotografii po drodze małych dowcipów, żeby one były zabawne. Ja mam pytanie o rodzinne tradycje, bo z jednej strony trochę polityki, trochę poglądów, sposobu patrzenia na świat, ale pana dziadek był znanym malarzem. Te tradycje artystyczne gdzieś w domu były. Czy czuł pan, że no, idąc na architekturę, z jednej strony jest to też trochę zawód taki trochę artystyczny, że ciągnie go pana zupełnie w inną stronę. Ja rozumiem sposób na życie, praca, ale czy uważał pan, że w momencie, kiedy weźmie aparat do ręki i zacznie pracować, może nie pracować, fotografować dla siebie, zacznie pan tworzyć, że to nie będzie fotografia po coś ogólnie, w jakimś celu wykonana, tylko ona będzie wychodziła z głębi pańskiego poczucia właśnie sztuki, czy emocji, które chce pan wyrazić? Czy to miało jakiś wpływ na pański rozwój, późniejszy sposób patrzenia na świat, myślenia, wyobrażania sobie? Jaki wpływ na pewno miało, bo jesteśmy w jakimś kręgu kulturowym. Z biegiem okoliczności urodziłem się w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego, dokładnie w 9 miesięcy po pierwszym lipca, kiedy on został rozstrzelany, 23 marca. Spotykałem w życiu ludzi, którzy go dobrze znali, zwłaszcza profesor Zygmunt Kamiński, który był profesorem na architekturze. Wiele mi to dało z punktu widzenia studiów na Wydziale Architektury i oczywiście nauka rysunku, sam zapach farb, bywania w pracowniach w Warszawie, lekcje profesor Jon, o którym się dowiaduję teraz, szukając materiałów do książki o Tadeuszu, którego znamy, kamienice Jona, gdzie są schody ruchome.
był pierwszym polskim konstruktorem szybowca. Uczył nas przy ulicy Szpitalnej u pana Robokowskiego. Był zapach farb. Na dole u wedla był plafon malowany przez ucznia Pruszkowskiego, Antoniego Michalaka. Jeździłem na wakacje do Kazimierza. Jakoś zawsze się miało z tą sztuką do czynienia. Nie było to łatwe, bo pomiędzy różnymi stylami w sztuce i walkami pomiędzy stylami sztuką nie była to jakaś rzecz, która mi specjalnie pomagała. Ludzie słabo rozumieją sztukę. Ludzie myślą, że Krysto jest wspaniały, bo ładnie opakował Reichstag albo Dziewiąty Most. Nie, on jest dlatego, że on opakował, tylko zdjęcie tej spódniczki, kiedy obraz się ukazuje i kiedy ludzie mogą sobie wyobrazić, co jest pod spodem, ta praca mózgu, to jest sztuka. Obrazy, po które wystąpiłem w Ameryce, powiedziałem Amerykanom, żeby je oddali, a w tej chwili władza ludowa pokazuje je, że jest taka dzielna, że je odebrała. One nie są sztuką nadzwyczajną 9 ludzi, wspaniałych malarzy, tylko to jest sztuka na najwyższym poziomie Tadeusza Pruszkowskiego. Tutaj się odbywały happeningi. Tutaj mój ojciec pisał, że przyszła pani Partum rozebrana do naga między ludźmi. Tadeusz Pruszkowski dostał zamówienie i wziął 9 facetów i powiedział, będziemy malować obrazy razem. I tym dziełem sztuki jest malowanie. To było bardzo podobne, to było bardzo ciekawe zabieg artystyczny, ponieważ on tak jak reżyser filmowy pracował masą ludzką. Tak jak dla urbanisty szczytem miasta czy urządzania miasta jest organizowanie koncertu Rolling Stonesów, zarządzanie tą masą ludzką, tak Tadeusz Pruszkowski potrafił zorganizować w czasie i przestrzeni namalowanie obrazów o danej treści do wysłania ich na Ameryce. A czy one są ładne, czy one są brzydkie, to jest zupełnie nieważne. Ważne jest zrobienie tego wydarzenia. Ciekawe było, bo profesor Zygmunt Kamiński był jego bliskim przyjacielem i wprawdzie mnie już nie uczył, bo przestał uczyć rok wcześniej, ale nauczyłem się tam podstawowych reguł rysunku i malarstwa i dowiedziałem się na architekturze, że impresjoniści malowali to, co widzieli, ekspresjoniści malowali to, co czuli, kubiści malowali to, co wiedzieli o obiekcie, surrealiści fantazm a propos obiektu, a wy na architekturze trzeba rysować to, co jest. Czyli wielka szkoła polskiego rysunku architektonicznego, polskich architektów polegała na robieniu obrazu realistycznego, żeby on był perfekcyjny perspektywicznie. Co to znaczy? Ten nasz rysunek miał być taki jak fotografia. To znaczy 700 lat od Masaccia, od perspektywy renesansowej i 150 lat od tej soczewki, która maluje obraz na płycie szklanej czy celuloidowej, ona rysuje praktycznie tą perspektywę i ona robi obraz naprawdę realistyczny. A co ma robić artysta nowoczesny? Artysta nowoczesny musi złamać kanony. Czyli na czym polegała moja praca w życiu? Oderwania się od tego, jak zrobić, żeby zrobić obraz, który jest rewolucyjny i który odcina się od tego wszystkiego, co było przede mną. Wobec doszedłem do tego, że muszę robić obrazy, których nie ma, których nie było, których nie będzie, których sobie nie wyobraziłem, których nikt inny sobie nie wyobraził,
których nie chciałem zrobić, za który jestem odpowiedzialny, ale nie jestem winnym i których nie można skrytykować ani poprawić. I tak to jest opis fotosyntezy. To są obrazy, które są stworzone, jak mówi Michel Debat, które opowiadają rzeczywistość, która jest pomiędzy rzeczą a wyobrażeniem rzeczy. To znaczy, że one nie przedstawiają żadnych rzeczy. One się odrywają od tej rzeczy, od przedmiotu i one mówią nieprawdę. Ale wszystkie fotografie mówią nieprawdę. Policyjne fotografie mówią nieprawdę. Jak możemy mówić, że reakcyjny koncept Cartier-Bresson, że jest moment decydujący, że teraz jest dobrze, jak jest odpowiedź National Geographic, że trzeba być w dobrym momencie i w dobrej chwili mieć załadowany aparat. A kto wie, jaki jest moment dobry? A co niedouczony Cartier-Bresson opowiada o złotym podziale, który ma tysiące lat? A w czym wiadomo, że ta proporcja klasyczna, ta harmonia jest... Ona jest nudna. Ona niczego nie wnosi. To, że się dobrze ustawi widelce koło talerza, no tak, no a jeżeli one leżą skosem, no to co się dzieje? Jak może być po rewolucji chińskiej, olbrzymiej, Mao Tse-tunga, tysiąca kwiatów, po polskiej rewolucji szkolnej zbudujemy 1000 szkół na tysiąclecie? Krzysztof Pruszkowski mówi, nie ma momentu definitywnego, decyzyjnego, jak u Cartier-Bresson. Jest 1000 momentów. Przy robieniu fotografii, to kiedy się pstryka, to jest tylko chwila. Ale obraz powstaje, jak się dojeżdża, jak się podchodzi, jak się pstryka, jak się wywałuje. Tych momentów jest tysiąc. Tak jak dziecko, jak się rodzi, to nie jest, że się spotkało dwoje ludzi, jajo się zapłodniło i jest człowiek. Ten związek między tymi ludźmi, ten ich stosunek i te ich stosunki są liczne przez długi czas, żeby ten owoc i ta forma, żeby ona powstała i była znacząca. Fotografia jest subiektywna i tak jak pan powiedział, w sumie trudno powiedzieć, kiedy jest ten decydujący moment. Każde zdjęcie jest wyrazem, punktem widzenia fotografującego. Nigdy nie będzie obiektywnego obrazu. Zastanawiam się też nawet nad fotografią produktową, gdzie coś leży na jednolitym tle, ale sposób oświetlania, sposób ustawienia aparatu też będzie zawsze bardzo subiektywny i czasami też można przez to rozpoznać, kto to zdjęcie zrobił. Ja tak przy okazji zapytam, woli pan efekt końcowy, czyli dzieło, czy proces tworzenia, ale jako artysta? Ja na to nie potrafię odpowiedzieć. Ja porównuję sztukę do sportu. To znaczy, za mojej młodości, wtedy, kiedy wyjeżdżałem z Polski, nie wiem, czy byli sobie... Nie wydawało mi się, że artyści porównują sztukę do sportu, że się ścigają między sobą. Mój ojciec był biegaczem wysokiego poziomu i ja, jak zacząłem robić fotografie, to chciałem robić osiągi. Więc są te osiągi, że się robi jasno, ciemno, że są trudne warunki, ale potem robiąc zdjęcia mody czy reklamy, w pewnej chwili zadzwoniłem do Romana Cieślewicza, polskiego wspaniałego grafika, o którym nie wiedzieliśmy, że on jest redaktorem naczelnym grafiki Gazety L, bo wydawało się, że on żyje w Polsce, a
A on był w Paryżu. Ja dzwonię do Romana i mówię, że chcę mu pokazać moje zdjęcia. A on mówi, pan jest specjalistą od okularów. Jak będę miał zamówienie na okulary, to ja do pana zadzwonię, żeby pan zrobił okulary. I wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stać się specjalistą. Natomiast w kwestii mody i reklamy zdałem sobie sprawę, że jest jakaś straszna odnośnie tych przedmiotów, które się sprzedaje i tych kobiet, które się używa, żeby one były wektorami, które mają podniecić do zakupu tych towarów, ci fabrykanci, ci fotografowie, ci ludzie mają pewne własne uprzedzenia odnośnie tego, co jest ładne, co jest brzydkie, co jest dobre, co jest niedobre i tak dalej. To oni tworzą ten kanon, co jest ładne. To oni tak, mówią, tak, co ma być ładne, tak, to według tak. jest ładne. Ten właśnie, ten z jednej strony ten, ta norma, ja wyjechałem z Polski, kiedy powstała wielka płyta, wielki blok, a potem spotkałem pana Peskina, Rosjanina z pochodzenia, geniusza, który wymyślił barierkę Vauban. Vauban to był słynny konstruktor francuski, który robił, jak się mówi, forty, takie miasta jak Zamość. I on zrobił tą barierkę i ta barierka zalała cały świat, bo on wymyślił marzenie, on wymyślił przedmiot, tak jak te plastikowe fotele ogrodowe, które lecą z formy i są w każdym ogródku. On wymyślił tą barierę. I teraz się okazało, że przy pracy fotograficznej mody okazuje się, że szukamy normy. Jest ta norma piękności tej modelki i dzięki niej sprzedaje się, tworzy się jakąś potrzebę, sprzedaje się jakiś produkt i się ustala, że ludzie będą kupować te produkty dzięki tej pani. Ale praca tych modelek, ja nie oglądam tych programów telewizyjnych, które się nazywają, nie wiem jak model, ale jest to tak strasznie ciężkie i poniżające dla tych kobiet, które w jednej agencji u jednego klienta słyszą, że są bardzo piękne i spotykają mężczyzn czy kobiety, które uważają, że są bardzo piękne, a w innym miejscu im mówią, że są, powiem grzecznie, do niczego i że niech się ubierają i dziękuję bardzo. I zacząłem być bardzo wrażliwy na i podziwiałem tą ich siłę i wytrzymałość wytrzymywania tego krytycznego spojrzenia na kobietę. I pewnego dnia powiedziałem sobie, muszę zrozumieć, kto co chce, co jest ładne, bo nie jest ładne, co jest ładne, wracamy do sztuki i do tych proporcji, nie jest ładne, co jest ładne, tylko zależy, co się komu podoba. I zrobiłem najpierw eksperymenty, o których ludzie dawniej wiedzieli, że ludzie do małżeństwa wybierają ludzi do siebie podobnych. Zacząłem fotografować pary ludzi, jednych na drugich, mąż z żoną. A potem sobie powiedziałem, ciekawe będzie zbadać, jaka agencja, skąd wiedzą w jakiejś fabryce, że trzeba wezwać modelki z agencji Krysta albo z agencji Polins. Czym się różnią? Że z góry wiadomo, jako grupa tych kobiet, że raczej z tej agencji Polins do tych ubrań będzie odpowiadała lepiej modelka od nich. I wtedy zacząłem nakładać te modelki jedne na drugie, żeby stworzyć ten średni obraz tej modelki, żeby zrozumieć, jak wygląda ta twarz, jaki jest rdzeń, jaka jest konstrukcja tej twarzy. Żeby te dziewczyny, które nie odpowiadają do tej agencji, żeby tam nie chodziły i się nie narażały na przykrą sytuację.
ideał człowieka. Trudno określić, jaki jest ideał. Ja może jeszcze wrócę do pana wcześniejszej twórczości, bo mówimy o modelkach. Fotografował pan zawodowo modelki. Zastanawiał się nad tym kanonem piękna. Co jest piękne, co jest wartościowe, sensowne w tym. Ale znany jest pański projekt Aleksandra z Kloszarda. To jest zupełnie inny biegun. Wychodzi pan na ulicę z aparatem, fotografuje pan człowieka, którego nikt tak naprawdę w tym świecie, niby cywilizowanym, niby doskonałym, nie dostrzega, bo on jest poza marginesem, on jest odrzucony i są dwa światy. Jeden świat, do którego ludzie całkowicie bez zastanowienia dążą, bo uważają, że jest to ideał, takim wmówiono. Z drugiej strony jest świat, który nie istnieje, czyli właśnie takiego człowieka bezdomnego. Czy to jest, znowu zapytam, czy to jest manifest, pokazanie, czy po prostu poczuł pan, że tam nie ma nic, a tu jest jakaś głębia w człowieku? Bądźmy uczciwi i skromni. Nasze mózgi są tak skonstruowane, że mamy nawarstwienia kulturowe w mózgach. I zawód fotografa robi, że obserwujemy tych, którzy są dobrzy i obserwujemy ich życia i obserwujemy, co oni robią. I oni nie robią tego przez przypadek. Ja tego nie wymyśliłem. W historii fotografii ostatnich 50 lat były fenomeny takie, że Avedon zainteresował się Lartigiem, że Jean Lucieff fotografował kopalnię, że w filmie Blow Up po scenie fotografowania modelek bohater filmu fotografuje biedę, to znaczy naprężenie zawodowe pracy w modzie powoduje, że się przelatuje na ten inny biegun i my tego nie wymyślamy. To jest pewna reguła w historii życia fotografów, że nie przez przypadek Doris robi najpiękniejsze zdjęcia portretów aktorek w Warszawie i jedzie fotografować biedotę żydowską w Kazimierzu pierwszą lajką, jaka była w Warszawie. Jest to pierwszy reportaż społeczny na ten. Także ci młodzi ludzie, którzy kopiują, bo szkół wykształcenia naprawdę nie ma, to znaczy ja zacząłem robić fotografię, bo przeczytałem życiorysy fotografów znanych we Francji. I te życiorysy ich były, to były takie życiorysy jak kierowców ciężarówek albo taksówek. To znaczy w szkolenie bardzo mi szło, potem byłem w wojsku i zrobiłem w serwisie fotograficznym albo nauczyli mnie jeździć tym czołgiem albo spychaczem i potem jestem ciężarówką albo fotografem. Także oni wszyscy przyszli ze służby wojskowej. Wobec tego ja przyszedłem z szkoły architektonicznej, ale te tiki, to zainteresowanie tym wachlarzem, tą drugą stroną medalu, ono psychicznie na człowieku ciąży. To znaczy te fotografie tych diamentów i to więzienie, i ten szpital, i ci ludzie z wojny. No, musimy wiedzieć, dzisiaj mamy wojnę blisko. McCullin powiedział, leży na ciężarówce na wojnie w Wietnamie, jest ranny w brzuch i fotografuje tych, co leżą koło niego. A potem mówi, nie ma takiej fotografii wojennej, za którą warto jest umrzeć. A jak spotkałem go w Galerii Agathe Gaillard, gdzie wystawiałem w Paryżu, to on był w Londynie i
przedstawił tylko fotografie kwiatków. Przepiękne kwiaty, przepiękne kwiaty, przepiękne kwiaty. Także są te dwie strony fotografii, że człowiek się degeneruje. I tak jak w sporcie, czy jak w biologii, żabie urwiesz tą nogę, to, czy jaszczurce, to ona w zasadzie, Pan Bóg zrobił tak, że ona musi odrosnąć. Jak nas ogłupiono w Polsce, że nie będziemy robili drugiego doktoratu, czy że muszą być zatwierdzane w Pałacu Kultury i jechać do Moskwy, to okazało się, że lektyk od pracy fizycznej w Gdańsku stał się na poziomie najwyższym doktoranckim i potrafił zarządzić państwem. Że dzisiaj na Ukrainie jest to samo. Państwem rządzi geniusz, mimo że nie był wcale do tego przygotowywany. Jest ta równowaga pomiędzy tym dobrem i złym, pomiędzy tym elementem fizycznym i tym elementem psychicznym, ona się równoważy. Człowiek jest stworem cudownym, który po to, żeby wyżyć, musi zrównoważyć te dwa elementy, żeby powiedzieć jak najprościej. Będę kontynuował tego Aleksandra, bo wracał Pan do niego wielokrotnie. Przeczytałem, nie, to chyba w filmie powiedział Pan, że to był Pański przyjaciel, że jeden z niewielu prawdziwych przyjaciół. Co Pana łączyło z tym człowiekiem, którym z jednej strony kulturowo zainteresowania, wiele jakby Pana różniło od niego, czy fotografowanie człowieka i jego jakby stanu życia. Nie. Ta historia to jest właśnie taki wyrzut sumienia. To znaczy on stoi na tej kracie i ja go widzę jadąc za tym tunelem. I za każdym razem jak przejeżdżam, to sobie mówię, muszę któregoś dnia jego sfotografować. Ale po to, żeby jego sfotografować, to tam, gdzie on stoi, to trzeba naprawdę przyjechać do niego. Ponieważ jak się jedzie tą jezdnią, to jak się dalej stanie, jest się już za daleko. Trzeba się do niego naprawdę wybrać. Także zabrakło mi to dużo, dużo czasu, żeby się do niego wybrać. A wracając z klubu nocnego Palace, jak się wraca o 8 rano i się go widzi, i że on stoi rano, i on stoi wieczorem, i stoi w dzień, i przychodzisz do niego, a on ma język basic. To znaczy rozmawiasz z nim jak James Bondem. Jak się nazywasz? My name is James Bond. A to jest mój samochód Aston Martin. A on, mówisz do niego, ja przychodzę, a on mówi, dlaczego tu stoisz? No bo gdzie mam stać? Miał język zupełnie zredukowany. Było mu ciepło od tej wentylacji z centrali telefonicznej. I mówi, jest mi tu wygodnie, ludzie mi przynoszą jeść i nie mam powodu, żebym gdzie indziej się przenosił. A tu różni prezydenci przejeżdżają i tutaj ja sobie stoję. I któregoś dnia mi wyjął książkę, a to się okazało, że to jest historia Stanów Zjednoczonych w 1870 roku. Zbladłem na to i no i potem w zasadzie już historię zapomniałem, ale w Polsce działy się rzeczy nieco przykre i był stan wojenny, a poznałem się wtedy z jednym z malarzem z członków grupy, Włodzimierzem Pawlakiem,
który mi powiedział, że powinienem wystawić gdzieś w Polsce. Ja powiedziałem, że mimo, że pan Kantor nie bojkotuje i przyjeżdża do Paryża i wystawia w Polsce z dobroci dla ludu, żeby poznał jego sztukę, to ja mówię, nie będę wystawiał. A oni do mnie mówią, że można wystawiać u Mroczka w Lublinie, że są galerie, że oni wystawiają w kościołach. No i wtedy wzorem trochę Boyce'a, który powiedział, że jego noga nie stanie na ziemi Stanów Zjednoczonych, wysłałem list do mojego ojca, żeby zrobił olbrzymie zdjęcia, żeby zamówił w pracowni i rekonstrukcję, żeby zrobił ściany tego człowieka, który stoi na jednej ścianie, a na drugiej ścianie, jak zanika, jest tylko jego cień i że ja do Polski nie pojadę, tylko że będzie to robiona wystawa w stanie wojennym o niebycie, o nieistnieniu, o nieprzyjechaniu, o nieobecności. No i mój ojciec zrobił te zdjęcia, jeździł po wielu miastach i był to olbrzymi sukces. Ludzie się spotykali jak jeszcze wcześniejsi hipisi z lat 60. Były koncerty muzyczne, powiedzieli, była taka abnegacja niebycia i nieistnienia. Były to dość ważne takie manifestacje. W tej chwili jedno z tych zdjęć, bo potem zrobiłem te zdjęcia wielkości klatki fotograficznej, troszeczkę powiększonej, to znaczy 2,40 m x 24 m x 36 m, 2,40 m x 3,60 m. No i jedna z tych prac jest, połowa jest u mnie, a połowa jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to, no, było to reprodukowane w wielu pismach w Niemczech. Natomiast w chwili, kiedy oni mi powiedzieli, że warto, żebym wystawił w Warszawie, to zrobiłem taką manifestację, że kupiłem duże ilości przeterminowanego papieru Orwo, odbiłem te zdjęcia w wielu egzemplarzach i przyklejałem postać tego kloszarda Aleksandra na tej ścianie. No i ludzie to zdzierali i służby porządkowe zdzierały i zrobiłem napis: ty nie znałeś Hiroshima, czy jesteś w Nanterre? Aleksandr Mon Amour. To jest właśnie taki zlepek w mojej głowie tych wielu rzeczy, które się łączą pomiędzy tym Boycem, co przyjechał, co ja nie przyjechałem. Jest tu cień tego człowieka, o którym ja myślę, o tych cieniach, które są na murach Hiroshimy. Jak widać, jest, że na drabinę wchodził i bomba uderzyła i jest jego cień. I t'as pas connu, i o filmie Hiroshima Mon Amour, t'as pas connu Nanterre, t'as pas connu Nemur, Aleksandr Mon Amour. Ja się dowiedziałem od niego, że jest miejsce, gdzie policja zabiera tych kloszardów, ich wywozi. Tak jak teraz są domy dla ośrodków, dla uchodźców. I że ich wywożą do takiego właśnie azylu w Nanterre. I jakiego nie było, zrobiłem ten napis: ty nie znałeś Hiroshimy, czy jesteś w Nanterre? Aleksandrze, moja miłość. No i to zmywali i ja to naklejałem, ale równocześnie rozwinąłem taką PR-owską kampanię, że ja naklejam, a ktoś zrywa i dlaczego zrywa, i to miało dość duży rozgłos. No, w Polsce komunistycznej, w stanie wojennym, oczywiście były artykuły piszące o mnie, że jestem artystą, który się uważa, pisze przez duże A, że jestem głupi, że to jest historia literacka i tak dalej, nie ma co wystawiać, i że to jest bez sensu.
No ale w antologii fotografii polskiej Lewczyński chyba właśnie tą historię wybrał. Wybrał, jest ona znacząca. Niektórzy uważają, że to jest takie sumum fotografii, taki ślad człowieka na ścianie, że się opiera, że to jest w zasadzie tak jak te pierwsze polaroidy, że naświetlasz i odciągasz tą połowę kartki, a na drugiej połowie zostaje obraz. On został oderwany od tej ściany, a został po nim ślad. Także to jest rzecz dość wzruszająca. To szło nawet w dzienniku telewizyjnym we Francji, także jak na operację w czapce z Błękitnej Armii polsko-francuskiej z moim psem Snoopy Szwarcem, działanie zrobiliśmy niezłe. Panie Krzysztofie, pańska, nazwijmy to kariera, ja nie lubię tego słowa, ale trzeba czasami go używać, zaczęła się we Francji. Czy to szło równolegle z pańską rozpoznawalnością w Polsce, czy wynikało z tego, że zaczynał pan być znany we Francji, więc w Polsce jako artysta no, traktowany jakby jako międzynarodowy, to wtedy też było zupełnie inaczej na to. Inaczej patrzyliśmy, będąc za tą żelazną kurtyną, że wszystko, co było to zachodnie, wydawało się wielkie. Czy to, co robił pan we Francji, ułatwiło panu albo otworzyło drzwi tutaj w Polsce do galerii, żeby pokazać swoje prace? Czy tak samo musiał pan jakby udowadniać swoją wartość artystyczną i tu, i tam? Nie, zupełnie nie ułatwiło. Tak jak przed chwilą w błędzie był pan, mówiąc, że tam jest ten kapitalistyczne kraje, że się sprzedaje i że drożej i tak dalej. Rzeczy, które ja robiłem, były niesprzedażne. Finansowałem wszystko, co robiłem ja. Wystawiał tutaj rzeczy mój ojciec, a powiem, że nawet było mi trudniej, bo ojciec mój był starszy od tak zwanego środowiska i pokazywał jakimś ludziom w galeriach. Także w małej galerii okazało się, że oni w cudzysłowie się poznali, polubili to, co robię, i pokazywali. A Adam Sobota w Muzeum Narodowym we Wrocławiu uznał moje rzeczy i dyrektor Hermannsdorfer, ale dzięki temu reprezentowałem Polskę z fotosyntezami na Biennale w São Paulo, taki brak kontaktu z polskim środowiskiem, które żyje w swoim sosie, to wcale nie było łatwiejsze. To jest, to zdjęcie możemy wrócić do tego. Tak, to jest rozwinięcie tej fotosyntezy portretów, od którego zacząłem zastanawianie się nad tym, czy jesteśmy tym, czym jesteśmy, czy jesteśmy tym, na co wyglądamy. To znaczy, czy ladacznica, która wygląda jak elegancka pani, jest ważniejsze, żeby wyglądała jak elegancka pani, czy ladacznica, czy ta pani elegancka, co dobra, uczciwa, czy warto jest być tak, czy być, czy mieć, czy być, czy wyglądać. Okazuje się, że ta fotosynteza nas uczy, że te rzeczy zewnętrzne, one są zwiewne i czasem niewiele znaczące, że one są pozorami. I starałem się, jak skończyłem pewne badania już głowy, to postanowiłem zrobić tak jak encyklopedyści, czy tak jak wzorniki architektury,
zrobić świadectwo stanu świata w fotosyntezie w końcu XX wieku. Tak jak August Sander robił portrety tych ludzi pracy w Niemczech w latach 30., ja powiedziałem, że ja zrobię zdjęcia, tych prototypy tych rzeczy, które jakim słowom odpowiada co. Bo pytaniem jest prawda. To jest koniec pracy w zasadzie fotosyntezy, bo to jest zdjęcie najbardziej skomplikowane, bo to jest cień, to się czyta od dołu, to jest cień 60 samochodów opuszczających parking w cieniu jodeł pod Mont Blanc. To znaczy zdjęcia, które ja robię, ja podpisuję, co to jest. Żeby minister nauki i kultury za 50 lat nie pisał, co artysta chciał powiedzieć. Co artysta chciał powiedzieć i co zdjęcie przedstawia, jest zawsze napisane na dole. Jest zawsze napisane za dole. Ponieważ ja wyjechałem z kraju, w którym ludzie przychodzili do kiosku z gazetami i mówili, poproszę prawdę, gazeta tak się nazywała, a w środku była sama nieprawda. Czyli w zasadzie mamy w fotografii, możemy zrobić tytuł, że rzecz się nazywa jakoś, a w środku jest zupełnie co innego. Także ja zacząłem głównie pracować nad tym problemem, żeby sprawdzić, czym jest strażak, czym jest żołnierz, czym jest modelka i czym jest pasażer pierwszego i drugiej stacji, drugiej klasy metra w Paryżu. Tym przełamałem całą teorię rasistowskie XIX wieku, czy obrazy drużyn piłkarskich. I to zostało jednak uznane za zdjęcie bardzo posunięte w historii sztuki, w historii fotografii, ponieważ one wychodzi poza problemy głupiej psychomorfologii i wykazuje tylko, że ludzie w drugiej klasie metra mają więcej okularów, to nie tutaj, niż w pierwszej klasie. Ale ja właśnie chyba chciałem tutaj sięgnąć, bo w pana biografii ja tutaj... Dzisiaj pokażę. To wystawiłem na Facebooku, jest na... Coś takiego. Chodziło mi o treść. To są te zdjęcia, której... te dwie klasy. Tak, to może pokażemy tutaj do kamery. Nie włączone jest, tak? A, widać. A ja tak wyprostuję, bo krzywo. Także to było, byłem zaproszony, było nas 10 artystów zaproszonych przez gazetę Liberation na wypowiedzenie się artystyczne. Pod hasłem SOS rasizm. Co? Tak, przeciwko rasizmowi. Właśnie tutaj, przepraszam, że wchodzę w zdanie, bo chciałem przeczytać pański komentarz, który jest, wydaje mi się, dosyć ważny. Większość rasistowskich refleksów związana jest z problemem dominacji, posiadania i konsumpcji, władza i pieniądze. Chęć zabezpieczenia sobie przestrzeni życiowej przez pasażerów pierwszej klasy wyjaśnia być może istotę rasizmu, którą odnajdujemy we wszystkich rasizmach. Chęć dominacji, odmowa bliskiego sąsiedztwa biednych przez posiadających. Metrze o tej granicy stanowi jeden frank. I to jest cały komentarz do tej pracy. Tam jednak była taka historia, że dwa lata po tych moich zdjęciach, które się ukazały, bo one się ukazały na całej stronie w gazecie Liberation, dwa lata po tym zostały klasy metra w Paryżu zlikwidowane. Natomiast jedna pani, ludzie myśleli, że ja jestem głupi, bo chodzę od jednego do drugiego i pstrykam te 60 osób. Oni myśleli, że jestem troszeczkę, mam coś niepoukładane. Natomiast
Natomiast pani się mnie coś pytała o te zdjęcia, ja się pytam, dlaczego pani jeździ pierwszą klasą, a ona mi odpowiedziała tekstem hitlerowskim. Ponieważ tutaj mam więcej przestrzeni życiowej. Mnie ścięło nogi. Wtedy sobie zdałem sprawę, ponieważ dzisiaj się dowiadujemy, że pan Waluś, który zamordował w południowej Afryce Murzyna walczącego z apartheidem, ma być zwolniony warunkowo. Długo zastanawiałem się, jak zrobić, żeby pokazać sedno rasizmu w tej fotografii, bo w zasadzie wypowiedzenie się na temat apartheidu czy nazizmu o prześladowaniu Żydów w Polsce jest takim pierwszym odruchem. I w większości tych prac jakoś jednak staram się je wymyślić. Wymyśleć, że bo w zasadzie nie wiadomo, co fotografować, tak jak nie wiadomo, co malować. Bo pierwsze pytanie jest, jak malujesz, co malujesz i po co malujesz. Można by sobie zadać to pytanie, jak fotografujesz, co fotografujesz i po co fotografujesz. I rozszerzenie tych takich eksperymentów z nakładaniem zdjęć, które w historii fotografii były anegdotyczne, cząstkowe, ja bardzo rozwinąłem dzięki temu, że nie robiłem tego pod powiększalnikiem i że były aparaty z lustrzanką, i że ja jednocześnie naświetlałem wszystko na jednym filmie od razu. To znaczy, że nie ma w ogóle zdjęć składowych. To wszystko się składa w moim mózgu i jest naładowane na film, ale... Efekt końcowy wychodzi. Tylko wychodzi końcowy, tak. Także chodzi o to, że w dowcipie mówiłem, ja nie jestem detalistą, ja jestem grosistą. Ja nie robię piłkarza, ja robię... Ja robię drużynę piłkarską, jak wygląda piłkarz. No, mówię, czasem są rzeczy, czy jak wygląda, tam na lewo jest, jak wygląda sowieckie ostatnie, politbiuro. Sowieckie politbiuro. Jest 28 członków sowieckiego politbiura. Ja to wziąłem z gazety, już nie wiem, Komsomolskaja Prawda, kupionym w Warszawie. I ja, przewożąc to zdjęcie, teraz są młodzi ludzie, którzy są urodzeni później, przewodzić to zdjęcie było strach. Także słuchamy dziś ze strachem, co jest w Ukrainie. Myśmy nie przeżyli tego od czasów wojny, co się dzieje tam. Tym niemniej jednak zrobienie tych zdjęć mogło być wtedy podejrzane i łączyć się z represjami. Właśnie, to zdjęcie wykonał pan w którym roku? Tutaj nie widzę daty dokładnie, ale to był czas jeszcze... 84. Czyli lata 80. I pokazywał pan te prace po tamtej stronie świata, czyli we Francji, a więc komuniści też to obserwowali, czy przyjeżdżając do Polski wtedy, kiedy pojawiła się Solidarność, przyjeżdża pan fotografować, nie miał pan problemów właśnie przez swoje prace? Nie no, problemy za czasów Solidarności były problemy takie same, jak wszyscy mieli, co do chodzenia z aparatem fotograficznym po ulicy. Natomiast ja nie miałem jakiejś działalności fotograficznej, która by w sposób
bezpośredni atakowała. To znaczy władza była zbyt głupia, żeby zrozumieć, że książka Barierka jest książką, że to jest granat w ręku, że to jest przeciw ogłupianiu i przeciw zamykaniu ludzi. Ale chodzi o to, żeby zadziałać na podświadomość obywatela, ale w inny sposób niż Makarenko w poemacie pedagogicznym. Nie na jako masę, tylko żeby każdy człowiek mógł zobaczyć fotografię, przeczytać i przemyśleć. W tej chwili, w tamtych czasach Barierkę ojciec mój wysłał do Trybuny Ludu i w Trybunie Ludu na czwartej stronie ukazała się Barierka przywiązana do bariery. 80 tam któryś, nie, 78 rok. I że tu artysta zrobił, wystawił ha, 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 w Paryżu są barierki. Natomiast my mamy dzisiaj ludzi wykształconych, są sami profesorzy, doktorzy, habilitowani i problem dzisiaj, dzisiaj powiedzenie, że ja robię wystawę i pracę, która się nazywa Katastrofy, jest podejrzane. To znaczy, katastrofy z powodu nazwy, proszono mnie, czy nie mógłbym jej zmienić, ale jak miałem zamienić? Miałem zrobić na co miałem zrobić? Na zamach? Nie mogłem zmienić katastrofy, bo te komary zabiły się na tej szybie i jest mowa o czymś innym, o czymś głębszym, o czymś dużo dalej idącym. To znaczy, to ja może tak pokażę katastrofy w tym momencie. Pojedyncze zdjęcia. Także wystawa jest teraz do obejrzenia. Może powinienem zacząć od plakatu Muzeum Sztuki. Przesunę nas troszkę, żeby było widać. Muzeum Sztuki w Łodzi, Więckowskiego 36. Do 15 stycznia wystawa. Oczywiście trzeba pojechać obowiązkowo. Ja już miałem tę przyjemność obejrzenia tej wystawy i pokażę kilka zdjęć, które wykonałem właśnie na ekspozycji tej wystawy. Także wystawa składa się z ilu dokładnie zdjęć? 32 zdjęcia. 32 zdjęcia, 32 katastrofy podpisane nazwami miejscowości. I mam nadzieję, że autor nam teraz powie dokładnie, co chciał przekazać. Jakie jest pytanie? Właśnie pytanie, rozmawiałem z wieloma artystami po obejrzeniu tej wystawy i każdy zastanawiał się, bo jest pan postrzegany jako twórca fotosyntezy tej fotografii, która jest w odbiorze prostsza. Fotografia, którą wielu rozumie, która dla wielu osób jest z głębszym przekazem, którą oni bardziej czują. Oglądając katastrofy, większość właśnie zderzyła się z czymś nowym, czymś, czego nie spodziewali się obejrzeć, ponieważ wielu czekało na obraz podobny do tego, do którego przyzwyczaili się przez ostatnie 20-30 lat. A pan pokazuje katastrofy, które są zapisem zupełnie czegoś innego niż dotychczas na pańskich fotografiach. Dlatego wielu powiedziało, nie rozumiem. I dlatego chciałbym zapytać właśnie,
Jaką historię chciał Pan opowiedzieć, pokazując to w ten sposób, taki bardzo abstrakcyjny sposób, taki, który nie jest bez jakby głębszego poznania, przeczytania opisu, nie jest dla wielu w ogóle czytelny? No bo visual language, bo język wizualny, nie jesteśmy wykształceni. Od dziesiątek, od setek lat jesteśmy uczeni a la makota, a nie obrazem. Wspaniałe słowo, które Pan powiedział. Zderzyli się. Tak. Esencja tej pracy to jest zderzenie się. Fotosynteza, przepisałem przed tą konferencją z internetu definicję. Fotosynteza, ścisła łączność, zwartość, wzajemne przyciąganie się cząsteczek lub atomów danej substancji wskutek działań sił międzycząsteczkowych. Mamy działania sił, robimy cały czas rzeczy w osi, według z góry ustalonego programu, ponieważ praca moja różni się od artystów psychadelicznych i histerycznych, że ujęcia są robione w sposób strukturalny, według jakiegoś programu i powstaje obraz, w którym jest nuayo, w którym jest mandorla, w którym jest sedno, w którym jest jądro, w którym jest ten środek, są te natężenia, które pozwalają zobaczyć ogólną formę w fotosyntezie. Natomiast tutaj zdjęcia są podpisane, te obrazy, to są fotofizje. Fotofizje, rozszczepienie jądra atomowego na dwa fragmenty odbywające się z wydzieleniem wielkiej ilości energii. Wypadki mojego samochodu z komarami, z motylami są koszmarnymi zderzeniami. Gdzie powstają nowe obrazy, nowe przestrzenie, a następnie jeszcze sam wydruk, uderzenie pigmentów, atramentów w papier, to są energie i to są uderzenia. I w tej chwili jesteśmy w sytuacji niesamowitej z czasów tych teorii oszukiwania ludzi odnośnie słowa. Czy to jest katastrofa, czy to jest zamach, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy to jest szczęście, czy to jest nieszczęście. Tutaj to jest fotofizja wydarzenia strasznej katastrofy, która się dzieje w jakimś mieście o danej godzinie. Ale to jest moje życie i co artysta chciał powiedzieć? Artysta chciał powiedzieć to, co jest podpisane na dole. Berlin 13.15. A wszystko inne, co jest poza tym, to należy do widza. To widz musi się wdrożyć i się zastanowić, co on chce powiedzieć i co on chce odebrać. Bo Marcel Duchamp mówi, że spektator, ten odbiorca, jest w 50% twórcą tego dzieła. Ale ja robię rzeczy głupie i proste. Ja chcę być najlepszym uczniem, chcę zrobić dzieło perfekcyjne, chcę być pierwszym na świecie i chcę, żeby być pierwszym i być najdalej posuniętym artystycznie, no to niech ten spektator będzie w 95% autorem tego dzieła. To znaczy ja robię to rozbicie, mówię jaka data w jakimś miejscu, i to jest moje 5%. Co artysta chciał powiedzieć? Berlin 15.30.
A każdy człowiek to jest Biblia. To, co on myśli, to, co on wiedział, jak on jest przygotowany czy nieprzygotowany, jaki jest jego poziom, on tu nie ma nic do rozumienia. Tu nie ma żadnego makarenki z poematem pedagogicznym, że to ma go czegoś nauczyć. Tu on przychodzi i tu jest Maksym Gorki. Człowiek to brzmi dumnie. To znaczy w wystawie, którą organizowaliśmy Wiatr ze Wschodu z Filipem Lambley, z Markiem Grygielem, która była w Lozannie i w Amsterdamie, rosyjscy fotografowie powiedzieli, fotografii u nas w Rosji nie ma, nie było i nie będzie. A ja im odpowiedziałem, u was nie było i nie będzie, bo u was będzie opera, Cichy Don i film, bo u was jest wstęp, rozwinięcie i koniec. A jeżeli jest fotografia, to człowiek stanie przed tym i może myśleć to, co mu się podoba. To znaczy, to są obrazy, to jest zabieg. Możemy to nazwać zabiegiem artystycznym. Artystycznym, bo to jest sztuka. Gombrowicz, którego poznałem w 1966 roku, pisze w ślubie, wszystko jest tutaj takie sztuczne. Przecież to wszystko jest nieprawda. To jest, się mówi, albo film jest dokumentalny, albo film jest fikcja, po francusku się mówi, czyli fabularny. Tu jest fikcja, tu jest 32 fikcje fabularne. Każdy człowiek, spektaktor, który przychodzi, ja rzucam kamień do wanny i powstaje piana. Ta piana to jest głowa każdego człowieka, co to ogląda. I każdy w tej pianie, w tym piasku, co innego zobaczy. To znaczy tutaj, to jest, ja powiedziałem sobie, jak robiłem fotografię, musimy zobaczyć, na czym polegały wielkie szkoły sowieckie, semiologii, czy ćwiczenia kolorystyczne. Trzeba pracować w sposób systematyczny. I to jest ćwiczenie z Marcelem Duchamp. Jak można zrobić, żeby spektator miał wolność myślenia, to co myśli. Już w fotosyntezie szedłem w stronę renesansu, przeźroczystości i trudno było skrytykować jakikolwiek obraz i pokazać palcem, co tu można poprawić. To znaczy nie znoszę belfrów. To jest 15, to jest szczyt somum umysłu ludzkiego, który zrobił najlepsze dzieło architektoniczne. To jest 15 strażnic w więzieniu na Bajdanku. To zrobiłem po streszczeniu w 15 minut pracy Becherów, które się nazywała typologia i zrobiłem z 30 prac ich życia, ale tutaj nie daje się z punktu widzenia malarskiego, ten obraz jest jak kura luzowana, można go tylko zjeść. Nie można powiedzieć, że on jest za jasny, czy za ciemny, czy są jakieś błędne linie. On jest tak niedościgły w swojej formie i tak przegadany, niedopowiedziany, czyli ma ten element, jestem za i nawet przeciw, gombrowiczowsko-wałęsowski, że w zasadzie nic nie można powiedzieć. Wobec tego dzieło idealne, ja chcę zrobić dzieło idealne, chcę mieć same piątki. 196 skrzypiec, nic nie można powiedzieć, no są na środku są skrzypce, obok one wiszą, bo ci cyganie ukradli skrzypce i wystawili je, żeby ludzie szukali. Ale po brzegach widać inne skrzypce, które wiszą, a z tej przerwy między nimi jeszcze we wklęsłości okazało się, że to jest zupełnie jak portret kobiety. Jest głowa i to są zjawiska. To jest after lunch. Sfotografowałem aparatem panoramicznym, który zbudowałem, ma 2,5 kwadratu w samolocie w Ameryce, na kolanach szczątki. Po śniadaniu tym lotniczym z tymi sokami Campbell i innymi Coca-Colami. Ale w zasadzie
nie daje się, nie, nie widzę w jaki sposób można tu coś zrobić lepiej czy gorzej. To jest po prostu tak, decyd. Także to wynika z samej, to wynika ze świadectwa mojego życia, że leciałem samolotem w 1988 roku w Ameryce i zrobiłem 6 czy 8 zdjęć na tą tackę. Ale w zasadzie z punktu widzenia klasyki, estetyki burżuazyjnej czy konwencjonalnej, to jest ciekawe, bo to zrobiłem w 2000 roku w Paryżu. Wystawę, serię moją nazwałem Paryż Minniet, po to, żeby ludziom uświadomić, że żyjemy w luksusowych czasach, w luksusowym mieście i że pewnego dnia może być wojna i wszystko może być zburzone. Czy można sobie wyobrazić, że 22 lata temu miałem wizję, że Kijów czy Lwów mogą być bombardowane, czy Paryż, a okazuje się, że mogą. Że to jest tylko obraz, ale to jest obraz w sensie symboliczno-uniwersalnym. W sensie symboliczno-uniwersalnym. Znalazł pan Dobrowolski cytat do wystawy, którą miałem na wystawie. Zapomniałem. Sztuka na wystawie w Muzeum Narodowym w 92 chyba. Sztuka powstaje, gdy z wielu doświadczeń zrodzi się jedno ogólne ujęcie podobnych rzeczy. Arystoteles metafizyka. Tylko że Arystoteles żył 350 lat przed naszą erą. To znaczy, odnośnie gazety Prawda, święty Tomasz mówi, prawdziwe jest to, co istnieje. Prawda jest zamienna zbytem. Każda rzecz, o ile istnieje, jest prawdziwa. Natomiast ja mówię w stosunku do moich profesorów rysunku, chcę przeskoczyć to, co oni mnie uczyli, to znaczy zrobić, być artystą rewolucyjnie nowoczesnym. To znaczy zrobić niezgodnie z zasadami, niezgodnie z kanonem i powiedzieć, będę fotografował rzeczy, których nie ma, nie było, nie istnieją, stworzyć byt zerowy, fikcyjny, ale który odnosi się do naszej wyobraźni, że te obrazy są pomiędzy tą rzeczą, jakimiś rzeczami, które robiłem i naszą wyobraźnią, natomiast z katastrofami jest kosmos. Ponieważ Thierry Samuel, krytyk z gazety Zoom, jak napisał ten tekst do Muzeum Sztuki w Łodzi, on powiedział, obrazy katastrof otwierają wyobraźnię. To jest 152 pasażerów oczekujących na samolot spóźniony na lotnisku Kennedy w Nowym Jorku, ale to ma formę tej mandorli, czyli migdału, który jest forma, w których jest przedstawiany Chrystus w tych rzeźbach gotyckich. Poprzednie zdjęcie było bardzo ciekawe. To jest na pustyni droga pustynna przez Egipt i to jest na pustyni Farafra i mówię, zrobię to zdjęcie, w zasadzie nic tu nie ma, to jest reportażowo, to jest taka sytuacja, która jest w filmach kowbojskich, że tu nie było nikogo od 3 lat, że tego może coś się stanie, bo za chwilę ktoś wyjdzie i będzie jakaś straszna rzecz. I jak zobaczyłem negatyw w domu, to myślę sobie, w ogóle nie wiem, co to jest, trzeba zrobić, jak to się mówi, odbitkę. A jak odbiłem tą odbitkę, to zobaczyłem, że to jest genialne zdjęcie z perspektywą dwuzbiegową, z osią na środku,
która mówi o zasadniczych sprawach fotografii. O świetle, które jest na prawo i o cieniu, który jest na lewo. Na prawo jest białe, a na lewo jest czarne. I w zasadzie emocja odnośnie tego zdjęcia odnosi się do rzeczy tak subtelnych, tak wrażliwych, tak wysokich i daleko od tego pierwszego odruchu fizjologicznego, emocji, jakie się ma przed zdjęciem pornograficznym, które przedstawia rzecz, na które reagujemy w sposób prymitywny, nie chcę powiedzieć zwierzęcy, ludzki. Natomiast tu są emocje że myślę, fotosynteza pozwoliła mi na zrozumienie, że najważniejszą rzeczą jest światło, ale nie to, że i w sensie mistycznym, i w sensie fizycznym, ponieważ w metrze, w drugiej klasie metra, widać jest okulary wszystkich ludzi, którzy mieli okulary. To znaczy, że po to, żeby istnieć, trzeba odbijać światło. A odbija się światło wtedy, kiedy ma się okulary, białą skórę albo diamenty. Murzyn w klubie nocnym albo w tunelu jest niewidoczny. Musi się zaśmiać zębami albo musi posmarować się smarem po to, żeby odbijać to światło. I wydawało się, że światło i cień są rzeczami równoważnymi. Że to jest tak jak ósemka, to jest światło, to jest cień. Tymczasem zaistnienie światła, granica powstania światła i było światło, odnosi się do sytuacji katastrofy. To znaczy, że czerń jest prostokątem i nie można zrobić zdjęcia. I wystarczy, żeby była choć kropelka, choć promyczek światła, to już powstaje obraz, bo on się drukuje na filmie i nawet jak jest bardzo, bardzo słaby, to trzeba bardzo długo poczekać i on się ukaże. I to jest bardzo ciekawe, jak weźmiemy zdjęcia Helmuta Newtona, na przykład, powiedzmy żartem, w tym luksusie, że ta biedna myszka pani, która siadła w klubie nocnym w rogu, jest ciemno i ona ma ten pierścionek z olbrzymim diamentem, to jak ten milioner wchodzi i zapala cygaro, to od tej zapałki ten promień leci do tego diamentu i się odbija i widać ten diament. Na tym polega to bogactwo istnienia, zaistnienia, że istniejemy dzięki światłu. Światło jest kluczowe tutaj tak. W fotografii. Oglądam te zdjęcia i na filmie mówił pan o tym aparacie. Dzisiaj też pan wspomniał o specjalnej konstrukcji. Ja tak się zastanawiam, rozumiem w pewnym sensie potrzebę posiadania czegoś, narzędzia, które będzie bliskie nam i będziemy je czuli w trakcie procesu tworzenia. Ale czy nie było w ogóle sprzętu takiego, który byłby odpowiedni dla pana? Czy szukał pan czegoś specjalnie wyjątkowego, które jako narzędzie, które po prostu stworzy obraz, którego nie da się wykonać? Nie, no, zdjęcie After Lunch albo Manhattan Brooklyn Subway jest na Kodaku z 910 roku drewnianym, gdzie zawężyłem je do filmu 120.
Schneidera obiektyw szerokokątny, pudełko leży na kolanach, jadę między Brooklynem i Manhattanem i to jest zarejestrowanie, w jaki sposób ludzie zajmują miejsca w metrze. Ten pan po lewej stronie jechał całą drogę, po środku pół drogi, jeden wsiadł na chwilę, tamten odjechał i go nie było, ale ci ludzie nie wiedzieli, że ja robię zdjęcia. Ja miałem pudełko na kolanach, które było wielkości 25 cm, naciskałem, pstrykałem, a poza tym format jest wspaniały. 2,5 kwadratu i każdy chce mieć obiektyw szerokokątny jak najbardziej, po to, żeby obejmowało i nie deformowało. Także to jest takie, ja nie jestem inny od innych fotografów, tylko staram się zrobić na filmie po to, żeby mieć dobrą definicję, żeby mieć jak najlepszy obiektyw, jak najlepsze pole, a poza tym są jeszcze rzeczy praktyczne, że jeżeli mówimy o handlu, to ci milionerzy też mają limit na ścianach. Także jeżeli takie zdjęcia zrobisz metr na 2,5 metra, no to musi ten milioner mieć ścianę pustą. Ale jak je zrobisz pionowo, to pionowo może on nastawiać. Także zdjęcia panoramiczne pionowo są lepiej chodliwe. To dlatego Helmut Newton robił zdjęcia modelką właśnie. Tak, panoramiczne. Tak, także to jest... Właśnie poruszył pan temat wielkości prac. One naprawdę u pana zawsze są duże. Czy to wynikało po prostu z potrzeby pokazania tego obrazu, żeby widz mógł wejść w niego, bo zupełnie inaczej się ogląda małą pracę. Teraz jesteśmy w galerii, są różne. Tu mamy z tyłu taką, no, powiedzmy, 1,5-metrową, tam są jakieś malutkie i inaczej się ogląda w ogóle, inaczej się czuje obraz, który jest w dużym formacie. Ja z jednej strony rozumiem też właśnie, tak jak pan powiedział, milioner nie kupi małego obrazka, ponieważ on może go nie docenić. Tak, ale mówię, że... Mówię to żartem. Ta proporcja, która jest tutaj, ona pionowo ma formę mniej więcej drzwi. Jak się ją postawi, to człowiek się identyfikuje. Tak jak się kobieta identyfikuje z lustrem, kobieta się bardziej identyfikuje w przedpokoju z lustrem, które jest pionowe, aniżeli z lustrem, które jest poziome. Tak. To znaczy, tak, że możemy je sfrontować, tak jak bokser. Mówię, tu jest... To mówię, to trudno jest powiedzieć, słowo, że duże. No, zobaczyłem kiedyś wystawę Davida Hockneya. David Hockney napisał tekst identyczny prawie, jaki ja napisałem w 1984 roku z atakiem na perspektywę malarską renesansową, że powinno się z niej zrezygnować. On zaczął naklejać zdjęcie w formie takich łap jak pająk albo jak ośmiornica. A ja zszedłem do konstrukcji Stanleya Kubricka, to znaczy do travelingu in, do wjechania w osi i nałożeniu do tej spójności, o czym mówi definicja tej syntezy. Natomiast zdałem sobie sprawę pewnego dnia, że czy wypełniam salę w dużym muzeum, tak jak on. Czyli ci artyści,
którzy nawet incydentalnie zajmują się fotografią, jak Hockney, oni bez kłopotu potrafią wyprodukować i zapełnić w Arles salę wystawową. Ja pewnego dnia sobie zdałem sprawę, że tym, co robię, nie wypełnię. Przyjechałem do Nowego Jorku w 1984 roku z małymi polaroidami, które ile one mają, 8 na 10 mniej więcej. I przyszedłem do świetnej galerii. Właściciel się nazywał pan Karp, K-A-R-P. I jemu pokazałem, że chciałbym wystawić te rzeczy u niego. On obejrzał te moje fotografie i powiedział, są świetne, ale zapytał się, proszę pana, pan widzi pana zdjęcia? Pan widzi, jaką ja mam dużą galerię? Co ja mogę z panem zrobić? No to odjechałem. Wróciłem do niego 2 lata później z innymi zdjęciami większymi, a pan Karp mi powiedział, proszę pana, my tu w Ameryce robimy factual fotografii, fotografię faktu. You are doing antifactual fotografii. Pan robi antyfaktualną fotografię. To był jeden z największych komplementów, że ci Żydzi ukraińscy w tej Ameryce, oni dokładnie wiedzą, o co chodzi. On mówi, pan robi antyfaktualne. Tak ja mówię, ja chcę robić rzeczy, których nie było, nie było, a on do mnie mówi, pan robi antyfaktualną fotografię. To znaczy, on wiedział, że byłem daleko posunięty, ale on nie wiedział, że katastrofy są dużo dalej posunięte, bo to jest ten narkotyk, w który człowiek musi wejść. Musi sobie zdać sprawę w tym wyścigu między tymi środowiskami, tymi ludźmi, że mówi ten Gorki i Stalin powtarza, człowiek to brzmi dumnie, że ten spektator, czy on jest bogaty, czy on jest wykształcony, czy jest niewykształcony, czy odkształcony, że on przychodzi, jak mówi ten Osterwa, Osterwa mówił, że jak Kościół nie wystarcza, to mamy teatr. Max Weber mówi, że jeżeli religia nie wystarcza, to mamy tą sztukę. I w tej sztuce mamy, jako wykonawcy tej sztuki, mamy 3 możliwości. Albo jesteśmy prorokami i mówimy, że zdarzy się cud i mamimy tych ludzi, chodźcie z nami, chodźmy z nami, zdarzy się cud. Albo jesteśmy artystami wyznaczonymi przez władzę ludową albo nieludową, jej służymy, tej władzy. Mamy godziny, miejsca wystawy, odprawiamy to nabożeństwo co czwartek o 11 i wiemy, że potrafimy to zrobić dla tej władzy. I ten pomnik, ta szmata, co się wiesza, ten ogień tego, że ten cud się ma zdarzyć i że wszyscy będą zadowoleni. Albo jesteśmy linoskoczkami, sztukmistrzkami ulicznymi, którzy robimy jakieś żarty dla przyjemności. Więc jeżeli rozgraniczymy to, że ten wyższy poziom jest tego proroctwa, że się stało coś nadzwyczajnego, to ja dziś mówię,
jedźcie do Łodzi, bo tam się z was nikt nie naigrywa. Tam stajecie przed kawałkiem papieru, na którym są jakieś plamy i bez względu na poziom, jaki macie wykształcenia, wiedzy, estetyki czy tego, za każdym razem musicie się zatracić. I zatracić w tej nawierzchni, powierzchni, podwierzchni. Musicie przelecieć w to oszustwo tej przestrzeni, czy tej, galaktyki, czy to jest, czy albo to są mikroby, albo to są komety. Albo to jest świat mikro czy makro, ale to jest bez znaczenia. Bo to nie jest to, co to jest, tylko to, co wy widzicie i co wy przeżywacie. To znaczy, to jest najbardziej godne podejście, to jest próba moja postawienia widza w sytuacji jak najbardziej świadomej zdania sobie wartości i wagi z jego patrzenia i z jego myślenia. Bo ja tylko mówię, że to jest Berlin 13. Natomiast wszystko inne, jest po stronie widza i żaden pan brązowiec czy białowiec nie może powiedzieć czy wytłumaczyć, bo co artysta chciał powiedzieć, jest napisane na dole. Świetna lekcja dla każdego. Na tym polega żart. Mówię, będziemy prawdopodobnie kończyć, ale mnie się wydaje, z tego, co ja umiem z historii świata i z historii sztuki i o postępie, bo niektórzy myślą, że nie ma w sztuce postępu, czy nie jest sportem tego. Ja uważam, że jest, bo społeczeństwa się rozwijają. Artyści muszą tworzyć dzieła, które odpowiadają ich epoce. Jesteśmy dziś w epoce rozszczepienia atomowego, czyli fotofizji. I wydaje mi się, że to podejście, jeżeli robi pan Catalan papieża w niebieskiej sukni i że papież jest podobny albo niepodobny, no to ten widz, co przychodzi tutaj za Chęty, czy Olbrychski, jak widzi tych hitlerowców, no to coś myśli, wyjmuje szablę i rozbija i to, reaguje na to, są jakieś punkty zahaczenia, że się zgadzania czy nie zgadzania. U mnie nie ma nic. Każdy może myśleć sobie, co chce i to jest tak jak ta piana. Każdy człowiek to jest ta kulka w tej pianie po moim kamieniu wrzucenia do tego i to jest ta wolność myślenia, to zwaloryzowanie tego widza, że on myśli i to jest dumne. I nie gorsze. To ja teraz jeszcze zadam może już ostatnie pytanie, bo powiedział pan o postępie, o nowoczesności i współczesności. Wrócił pan z Paryża, był pan na Paris Photo i jak pan się odnajduje w tej dzisiejszej fotografii? Czy ona się zmieniła? Czy ona jest? Czy da się w ogóle jeszcze coś zmienić? Bo to jest może odpowiednie pytanie. Czy to jeszcze ewoluuje? Czy fotografia rozwija się, czy staje się karykaturą? Czy sztuka fotografii? Gdzie pan się, czy pan widzi siebie właśnie w tym dzisiejszym świecie właśnie sztuki fotograficznej? Ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat. To znaczy, nie robimy tego samego zawodu i moim marzeniem, moim dążeniem jest wszystko to, co opowiedziałem. To znaczy,
jak przyjechałem do Zurichu na reportaż dla tego czasopisma Du, potem oni zrobili tą okładkę genialną o Warszawie. Ta okładka jest genialna, ponieważ co się nauczyłem w Parimaczu, że na okładce portret musi patrzeć na widza, a tu jest portret, bo są usta i oko. I jest cała klatka zdjęcia razem z ramką i z moim podpisem na dole. To jest rzecz absolutnie wyjątkowa, jeśli chodzi o rzecz wydawniczą. Natomiast opowiadałem redaktorce, która mnie tam zaprosiła. Jechałem, na jeden dzień przyjechałem, bo jechałem na stypendium do Egiptu. I opowiedziałem jej tę historię. Ja mówię, staram się zrobić jak najlepiej, bo właśnie o tym sporcie mówiłem, że ojciec był sportowcem i oni udają, że się nie ścigają, a ja się ścigam. A ona mówi, niech się pan nie denerwuje, bo w tej konkurencji, co pan biegnie, biegnie pan sam. To znaczy, ja nie... Czyli wymyślił pan dyscyplinę i... Nie wymyśliłem, bo pomiędzy... To jest naprawdę bardzo trudne. Fotografia, wszyscy wszystko sfotografowali. Są reguły fotografii prawidłowej i nieprawidłowej. I można się zastanawiać, w której chwili staje się ta cosa mentale, jak się powstaje ten pomysł, kiedy powstaje źródło rzeczy, że chcesz coś stworzyć. I jeśli chodzi o katastrofy, to miałem pewną obsesję śmierci. Człowieka, zresztą winnych, we wszystkich mówi się, że fotografia jest szut i tego, że jest związane ze śmiercią. I szukałem tytułu, który się składał graficznie, ładnie, z czterech liter. Smrt, SMRT, jest to podobnie jak smersz, smrt. Po czesku, po polsku, zrozumiały, po serbsku, po rosyjsku. I zdarzyły mi się te wypadki z tymi komarami, muchami, motylami i jakoś to wiązałem. I dzieło to nie polega na tym, że to jest fotografia. To nie polega na tym. To polega na... Wracam do Brodskiego i do tej klasyczności i powiedzenia prawdy. To polega na wymyśleniu tej intrygi czasowo-przestrzennej, że ja chciałem zrobić o śmierci i było smrt. I robiłem, pisałem te litery w różne strony i myślałem, że zacząłem robić próby tych obrazów. Bo dlaczego pan powiedział duże? Duże, bo obrazy, a małe, bo grafiki. Czy jest ten kompleks, jak się ma obrazy do malarstwa, czy do grafiki i do sztuki. Czy jeżeli chcemy być artystami, jeżeli się urodziłeś w pracowni, która ma 110 metrów kwadratowych i 6 metrów wysokości, to wiesz, czym jest obraz, a czym jest grafika, żeby wypełnić. I teraz o co chodzi? Śmierć. No mam te motyle te i nagle idę ulicą i słyszę w telefonie, w dzienniku, słyszę zamach, 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 zamach. Ja zostawię śmierć. Ja zrobię tytuł katastrofa. Ale nie jedna, tylko fy. I te katastrofy są w miastach.
A one są... Ja zrobiłem o Smoleńsku, było wywieszone w hotelu europejskim ofiary, tak, ofiary, pokażę, ofiary wypadku, ale po 10 latach mówię, wracam do tego, co mnie uformowało. 1000 kwiatów, 1000 szkół na 1000-lecie, 1000 wypadków, 1000 katastrof. Czyli jeżeli mamy te katastrofy, to mówię, jeżeli one się zdarzyły na tej drodze, która jest jak wyścig pokoju, Warszawa, Berlin, Praga, ale tu Warszawa, Berlin, Paryż. I ci ludzie zobaczą i oni mówią, myśmy też mieli katastrofy. Ja też, ja też, ja też, ja też. Czyli w zasadzie zapłodnienie ludzi, odświeżenie ich tych ich wspomnień, a niektórzy mówią nie katastrofy. Też byliśmy w Borucicach, czy też byliśmy w Poznaniu, ale nie widzieliśmy tych robaków, tylko widzieliśmy ten, że otworzenie wyobraźni w czasie i przestrzeni, że te słowa i ten tytuł, one są częścią tej intrygi czasowo-przestrzennej, jak tamto malowanie obrazów do Ameryki tymi facetami. Ten happening, czyli zrobić happening, zamieszać tym ludziom w głowach, ale nie, że to jest moje zamieszanie, że ja to przeżyłem i wam je przekazuję, tylko ja wam to puszczam po to, żebyście wy odszukali waszych przeżyć i żeby moja część była integralnie moja, a wasza, żeby była wasza. Na tym polega właśnie ta wolność i to poszukiwanie prawdy i dorosłości. Przyznam, że w tym momencie mam ochotę pojechać i drugi raz obejrzeć katastrofy, poczuć je zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję za to wytłumaczenie i myślę, że wszyscy, którzy nie potrafili poczuć to, co pan właśnie opowiedział, oczekując czegoś innego, ponieważ właśnie w pewnym sensie byliśmy nastawieni, czyli myśleliśmy zupełnie inaczej, nie mieliśmy otwartego umysłu. I to jest właśnie ten problem. Złapał pan nas na tym. Docenienia siebie, ale ja może się mylę. Może to jest oszustwo zbyt wulgarne i może ja się mylę, ale jak mi ktoś powie, że ja się mylę, to ja wrócę, wezmę gumeczkę i następnym razem poprawię. Ponieważ w tej grze ja jestem dyrektorem. No i świetna puenta na koniec. Bardzo dziękuję, ja dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy, pytał pan na początku, ile to będzie trwało. Okazało się, że trwało 2 godziny. Te 2 godziny były ogromną przyjemnością dla mnie i patrząc na komentarze też dla naszych widzów, nie malało, nawet przybywało tych widzów. Oczywiście resztę będą mogli państwo, może nie resztę, tylko całość obejrzeć na YouTubie i na Facebooku. To będzie cały czas dostępne, także zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Moim gościem Krzysztof Pruszkowski. Szanowni państwo, no cóż, kończymy następny live. Jak zwykle za 2 tygodnie zobaczycie mnie znowu. Kto będzie moim gościem, no, okaże się za 2 tygodnie. Będzie to tym razem tajemnica. Ja jeszcze chciałem zaprosić was na prośbę Martyny na spotkanie z Karolem Wójcickim. Pokażę to teraz tutaj w internecie. Bardzo ciekawa osobowość i w sumie też polecam spotkanie. Wpadnijcie jutro do Fotoformy na spotkanie z Karolem Wójcickim. Wyjątkowo interesująca osobowość. Warto z nim porozmawiać.
bardzo kosmiczne podejście do życia. No cóż, dziękuję. Jak zwykle szkoda kończyć. Ciężko się zaczyna, ale bardzo ciężej się kończy. Wspaniała rozmowa, wybitny gość Krzysztof Pruszkowski. Jeszcze raz dziękuję.